Ciekawe zapytanie, co możesz zrobić, jak miałeś prawo jazdy bezterminowe, oczywiście jakieś tam zdarzenie drogowe, trafiasz na badania do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, tam Ci dają terminowe, a Ty ciągle chciałbyś wrócić do przeszłości i mieć to prawko bezterminowe. I zapytanie mojego widza. Witam, bardzo proszę Pana o pomoc. Prawko utraciłam w stanie po użyciu alkoholu, zabrano mi na pół roku. Kara minęła we wrześniu. Badania wykonałam, lecz otrzymałam termin następnego badania za 5 lat. Oczywiście udałam się do Wydziału Komunikacji, gdzie orzeczenie lekarskie złożyłam, a Pani w tym Wydziale informuje mnie, że muszę wyrobić nowe prawo jazdy terminowe, zgodne z tym orzeczeniem lekarskim z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. I moje pytania: co w sytuacji, kiedy nie złożę wniosku o nowy dokument prawa jazdy? Czy widnieje nadal w Centralnej Ewidencji Kierowców? I trzecie, jeśli zostanę zatrzymana do kontroli przez policję, czy otrzymam tylko mandat za brak dokumentu? Prawko posiadałam 22 lata, nie mam punktów karnych i nigdy wcześniej nie popełniłam wykroczenia. Bardzo proszę o odpowiedź, pozdrawiam. No, ten brak wniosku o nowe prawo jazdy jest dla mnie bezsensowny, bo nie dostaniesz kolejnego dokumentu, a jeżeli tamten poprzedni jest w Wydziale Komunikacji, to na pewno nikt tego poprzedniego nie wyda. I być może rzeczywiście tłumaczenie przed policją, że coś tam, sroś tam, jakieś tam dziwne tłumaczenia pozwolą uniknąć większego mandatu, nie 500 zł za jazdę bez uprawnień, tylko 50 zł za zapomnienie, to po co stresować się, gdyby jednak policjant coś tam inaczej to potraktował, a jak to mówią, dajcie mi człowieka, paragrafy się znajdą. Natomiast troszeczkę rozszerz swoją wyobraźnię, horyzont myślowy, wyobraź sobie jakąś zwykłą stłuczkę, ta stłuczka nie była z Twojej winy, przychodzi do spisywania oświadczeń, a Ty nie masz prawa jazdy, prawda? No to ta druga strona oczywiście zaczyna podejrzewać, że coś kombinujesz, wzywa policję, no i problemy masz gwarantowane, nawet jeżeli tutaj Twojej jakiejś winy w ogóle nie było. Co bym zrobił? No, poszedłbym po prostu za parę miesięcy, czy za rok, czy za dwa na kolejne badania do lekarza prywatnego, tak jak ja, uprawnionego do badań kierowców. No i jeżeli stan zdrowia będzie ok, to myślę, że ten lekarz raczej to orzeczenie lekarskie da na dłuższy okres niż te 5 lat. Aczkolwiek mówię uczciwie, że w tej chwili wszystkie prawa jazdy są terminowe, także niezależnie co Ci wypiszę, jeżeli nawet wypiszę bezterminowo, to prawo jazdy otrzymasz na lat 15, także na tym kończę. Jeżeli miałeś jakiś inny problem z terminowym prawem jazdy, szczególnie po badaniach w WOMP-ie, napisz to w komentarzu do tego wideo. Jeżeli moim widzem jeszcze nie jesteś, a lubisz takie materiały, czy lubisz moją skromną osobę, to zasubskrybuj się do mojego kanału YouTube Lekarz Medycyny Pracy lub obejrzyj kolejny filmik z tytułu Terminowe prawo jazdy po badaniach WOMP.